związku z tym, że nie przestaje padać, wędkowanie rozpocznę pod mostem. Schowam się trochę pod mostem, mam takie jedno miejsce, gdzie wiem, że latem były okonki. Teraz może być różnie, ale jak nie będzie okonia, to tam mogę się też dorzucić w takie głębsze miejsce, gdzie można spróbować za sandaczem może. W tym momencie jestem między Odrą Wschodnią a Zachodnią i tutaj przede mną, jak widać, przejście graniczne między Gryfinem a Niemcami. Przejście graniczne nazywa się Meszerin. No oczywiście już nie ma tutaj nikogo, ani strażników, ani nikt tego nie pilnuje. Przejście jest otwarte, a ja sobie tutaj zjadę. Zaparkuję auto o tutaj i pójdziemy tam pod most się schować przed deszczem i zobaczyć, może tam coś będzie się działo. No i przede wszystkim może w międzyczasie przestanie padać. Przyjemna pogoda, powiem wam szczerze, jest ciepło. I jakby nie ten deszczyk, to pewnie bym nie przyjechał tutaj, tylko bym pojechał od razu na ciepły kanał, bo taki miałem zamiar. No ale nic, trzeba wykonać pierwszy rzut i zobaczyć, czy może tutaj coś się czai. Siadło czy nie siadło? Taki gadają do mnie. Najpierw miałem wrażenie, że mam branie, a potem tak jakbym pojechał po jakiejś rybie, zobaczcie. Łuska została. Malutka łuseczka. Pewnie drobnica jakaś tu musi przy kamieniach stać. Ale wcześniej, zanim najechałem na tą drobnicę, to miałem wrażenie, że miałem uderzenie. Także spróbujemy raz jeszcze. Jestem pod kamieniem. Jestem pod kamieniem. Niestety. Jak miałbym nanofil, ten co ostatnio, to już by było po wszystkim. A tak. A tak również jest po wszystkim. A dokładnie mówiąc po przyponie, bo tak by poszło wszystko. Takim rarytaskiem sprawdzę, co tu się dzieje. Obłowiłem bocznym trokiem, z mniejszym paproszkiem, z większym paproszkiem oraz z główką. Miałem jedno branie, to jestem pewny, na boczny trok. To jakiś okonek tam mi podgryzał, ale się nie zaciął. No i teraz opcja B. Jak widzicie, deszcz przestał padać. To jest super sprawa, naprawdę. Wreszcie. Mam nadzieję, że już nie będzie dzisiaj padać. Szybko, tak jak te kaczuszki płyną,
O, tutaj właśnie. Tutaj są bardzo głębokie miejsca. I teraz się przezbrajam. Zakładam ciężki sprzęt, czyli ciężki ołów. Najpierw z bocznym trokiem. Trzymam się tej samej taktyki, czyli boczny trok, żaden dropshot dzisiaj. Boczny trok, a później główka jigowa. O, dokładnie tak jak te kaczki teraz płyną. Tam będę chciał dorzucić i stamtąd wprowadzić w swoją stronę. Może by tak rzut na most? O, udało się. Słuchajcie, złowiłem leszcza na spinning. Złowiłem leszcza na spinning i to nie małego. Nie wiem, czy go przy podbiciu przypadkowo tak podbiłem. Uderzenia miałem, może odganiał gumę po prostu, bo guma jest wbita, jak widzicie, przy samej wardze praktycznie. Piękny leszczyk. Ryba jest ryba, nie? Czyli cel złowić rybę na spinning. Co prawda miała być ryba drapieżna, no ale taki leszczyk. Leszcza, wpadła mi jedna rękawiczka do wody. Uuu, ale zimna! Ale neopren się powinien ogrzać od temperatury ciała i zaraz powinno mi być ciepło w dłoni. Nic, idziemy po kolejnego leszcza. Ha, ha.
Zobaczcie, jaki mają raj. Wszystkie się zleciały w jedno miejsce i nurkują. Widocznie tam jakieś statko musi płynąć rybek. Ale czyszczą. Jak teraz będzie ryba, łapka w górę pod filmem. Słuchajcie, przyznam się wam szczerze, że nie zrobiłem tego umyślnie, żebyście dali łapkę w górę. Ponieważ już byłem blisko brzegu i tak stwierdziłem, że tu mam obłowione od dawna miejsce i szybko chciałem zwinąć przynętę i jadę dalej, bo mam godzinkę do ciemnego, a chcę na dolne jakiegoś okonka jeszcze wyjąć. No ale łapkę w górę dać możecie. Jak widać za moimi plecami, dojechałem właśnie nad ciepły kanał Dolnej Odry. Nie byłem tutaj może ze 2-3 tygodnie. No dobre 3 tygodnie będzie. Ostatnio jak bywałem, to była zimna woda. No a dzisiaj widzicie, jeszcze dłoni co prawda nie zanurzyłem, ani rzutu żadnego nie wykonałem, ale para, która się unosi za moimi plecami, wyraźnie pokazuje, że musiał w tym czasie, w czasie mojej nieobecności, być zrzut wody ciepłej z elektrowni. No i obecność wędkarzy z jednej, jak i z drugiej strony, jak wjeżdżałem, o tej godzinie też pokazuje to, że ryba bierze. Już właśnie widziałem, jak skrobią panowie tam, czyli kleniki, jaziki. Ta ryba jest teraz bardzo aktywna o tej porze roku. No a ja dzisiaj zostaję zdecydowanie przy spinningu i przy celu, jakim jest okoń z tego kanału. Do boju.
Mam je. Jest. Nie są duże. Największy jak na razie taki z 15 cm. Ale zabawa jest przednia i przecież o to chodzi, żeby rybkę złowić. Oddawaj. Taki giantik. I do wody z nim. One blisko stoją, tutaj zaraz pod skarpą, od razu zarzucam. Nie muszę daleko rzucać. Zobaczcie. Hop. Dosłownie tutaj, pod brzeg. Jedzi. Kolejny z rodziny paskowatych. O, taki giantik. 10 cm naciągane będzie miał. Razem zmieniłem kolor, nie ma żadnego znaczenia, czy to pomarańcz, czy jak w tym przypadku fiolecik z brokatem niebieskim. Zabawa jest. Jeszcze tak z 10-15 minut pobawię się z tymi okonkami i przezbrajam się na grubo, żeby dzień zakończyć jakimś sandaczem. Zdążyłem się przezbroić jeszcze na ciężką przynętę, w sensie na coś większego, a tymczasem na boczny troczek fryteczka zameldowała się. Szkoda, akurat kamera wyłączona była, myślałem, że się nagrywa, ale bo fajne branie uderzył. Na masełku na święta jak znalazł będzie.
Poproszę kokoniowy, o konie już nie reagują. Teraz przed chwilą oddałem chyba z 5 rzutów, ani jednego brania nie miałem i już miałem teraz już ostatni rzut, miałem zwijać. No i proszę, taki sandaczyk. Pokazuję blisko do kamery, żeby się wydawał wielki, nie? Wiecie, o co chodzi. Ostatni punkt dzisiejszej wyprawy. Jak słyszycie, jestem już w mieście. Zobaczymy, co tutaj nad miejskimi kanałami się dzieje, a dokładnie mówiąc nad kanałem Parnica. Kanałem, który jest, kiedyś był, bo teraz już nie jest. 2 lata temu jeszcze to tutaj wyjąć sandaczyka to nie był za duży problem. Natomiast w tym roku coś się zacięło, coś się, że tak powiem, zawiesiło i to nie jest tylko moje zdanie, jest to zdanie również innych wędkarzy tutaj poławiających. No ale spróbujemy, może się jakiś fajny sandałek uwiesi na koniec tej wyprawy. Spotkałem Pawła, w międzyczasie zadzwonił, że jednak dotlenić troszeczkę mózg trzeba. Także wzmożone siły. I działamy. Sandacze, bójcie się. Puściutko. Puściutko, żadnego wędkarza. Po drugiej stronie jakiś samochód. Pan nocny szczupak grasuje. Godziny biczowania wody. Kilka takich, no ja miałem 2 lub 3 takie kontakty. Delikatne, można powiedzieć, podgryzienia. Prawdopodobnie nie były to duże ryby. No i to obcięcie ogonka, ta obcinka jedna, no to był szczupak. A Paweł, u ciebie co się działo w tym czasie? Ja nawet nie wiem, czy miałem branie, tu jest pełno kamieni. Nie czułem brania, tak powiem. Aha, czyli tak jakby bardziej po kamieniach. Raczej tak. Bez kontaktu. Kończę dzisiejszą przygodę. No szkoda, że bez takiego fest happy endu jeszcze, bo można powiedzieć wyprawa udana, cel osiągnięty, czyli ryba na spinning została złowiona. No i co, słuchajcie, z okazji tejże jest 20 grudnia, już dzisiaj, jutro. Chciałem wam życzyć w imieniu swoim, jak również wszystkich, którzy występują na naszym kanale, spokojnych, radosnych i wesołych świąt. Przede wszystkim dużo zdrowia. Ja się dokładam do życzeń. Radek na pewno też. To nie mogę z nami dzisiaj. Tak, dokładnie. Radek też się z nami dokłada do życzeń. Z Radkiem wybieram się na zasiadkę w miesiącu styczeń. Niestety w grudniu nie dał chłopak rady.
ogarnąć. Znaczy dał radę, tylko nie, że tak powiem, nie daliśmy rady zgrać naszych terminów ze sobą, o może w ten sposób. No i grudniowa zasiadka się niestety nie udała. Ale rok rozpoczniemy na pewno z przytupem i do zobaczenia do kolejnego filmu. Cześć!